Dzień dobry Państwu, Łukasz Kuścieniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami się ze mną w studiu. Jest pani Katarzyna Pastuszkach-Robotowicz. <coughs> Przepraszam, najmocniej Katarzyna pastuszka robotowicz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, a także Radna Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani przewodnicząca, wczoraj e, incydent w Sejmie, w którym e, żyła nie tylko cała Polska, ale też powoli żyje cały kraj, bo już jesteśmy na czołówkach mediów światowych. Niekoniecznie z tego pozytywnego e, w tym pozytywnym świecie jesteśmy przedstawiani o Grzegorza Brauna, który postanowił podjąć interwencję i z gaśnicą zgasił świece chanukowe. Jak pani w ogóle ocenia tą sytuację i co pani zdaniem w tej sytuacji powinna zrobić Konfederacja? No właśnie, niestety ten przykry incydent, wczorajszy przykry incydent, myślę, że odbije się również na całym świecie. To co pan redaktor wspomniał, na no już media światowe o tym głośno mówią, o tym również piszą. No na pewno pan poseł Grzegorz Braun nie powinien dalej być posłem. Powinien mieć cofnięty immunitet przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, i powinien być w ogóle moim zdaniem wykluczony z życia publicznego. Jest to niedopuszczalne, drodzy Państwo. Jego zachowanie było niedopuszczalne. Również no ja śledziłam te obrady Sejmu, również tutaj popieram wniosek jak gdyby posłów Lewicy o zdjęcie z wicemarszałka przegłosowanie zdjęcia z wicemarszałka e, pana posła Krzysztofa Bosaka do czego? E, to co e, to nie poradził sobie prowadząc e, obrady sejmu e, przy wystąpieniu pana Grzegorza Brauna on już powinien zareagować zastąpił bo go pan e, marszałek Hołownia ale to do czego e, zmierzam no drodzy państwo za e, czasów pani e, marszałek Witek takich sytuacji nie było miejsca i to pokazuje tylko jedno że w miejsce konferencji Federacji, w miejsce pana Krzysztofa Bosaka. E, no, wicemarszałkiem powinna być pani Elżbieta Witek. Doświadczona, pani marszałek doświadczony, poseł i na pewno takich sytuacji. E, nie było takiej sytuacji po prostu więcej by nie było. No partia rządząca już obecnie mówi, że nie ma takiej możliwości, że każdy byle nie pani Elżbieta Witek, ale y, o tym już po, Bo panie po... redaktorze, drodzy państwo, to tak naprawdę partia powinna decydować o tym, kto jest desygnowany i kto powinien tym wicemarszałkiem zostać, a nie pozostałe partie koalicyjne. Mhm. Również dzieje się, sporo, sporo dzieje się w naszym samorządzie. W poniedziałek Radosław Witkowski, prezydent Radomia podsumował swoją dziewięcioletnią kadencję Mówiąc o tym, że no, był to bardzo dobry czas, czas zmian rozwoju, pozytywnych zmian, czas rozwoju e, dla, naszego, dla naszego miasta przedstawił statystyki, przedstawił inwestycje, przedstawił dobre rzeczy, które udało się, udało się e, zrobić w takiej atmosferze, bym powiedział, nawet swego rodzaju konwencji e, wyborczej. Jak pani, jak pani ocenia, czy Pani się zgadza z tym, że rzeczywiście przez te 9 lat e, no, nasze miasto się zmieniło, no bo przecież, przez kilka lat Pani również była w obozie Radosława Witkowskiego. Śledziłam nawet to spotkanie pana prezydenta Radosława Witkowskiego. No pan prezydent ściągnął chyba wszystkich możliwych urzędników, dyrektorów szkół, pracowników spółek, prezesów spółek. No zaprosił również radnych. Nie wiem, czy pan prezydent mówił, za co dziękował radnym Koalicji Obywatelskiej i, i radnemu niezależnemu, ale zależnemu moim zdaniem od prezydenta Witkowskiego. Za pomoc w zmianach na rzecz ehm, miasta. Za pomoc w zmianach na rzecz miasta. No super. Słuchałam dosyć uważnie, słuchałam również o inwestycjach. O których Pan Prezydent mówił. Z jedną inwestycją mogę się z Panem Prezydentem zgodzić. To jest inwestycja dotycząca żłobków. Rzeczywiście ta inwestycja była bardzo potrzebna w mieście. Natomiast, no, Drodzy Państwo, Hala Widowiskowa Sportowa, Radomskie Centrum Sportu, o którym tak głośno mówił również Pan Prezydent, kwota wydatkowana prawie dwa razy tyle. 7 lat budowy. Ja przypomnę, Drodzy Państwo, bo tutaj bardzo często pada z ust Pana Prezydenta Witkowskiego, że wykonawca, poprzedni wykonawca, wykonawca tej budowy był gdzieś związany z, z Prawem i Sprawiedliwością. A ja przypomnę, drodzy Państwo, kto ogłosił przetarg na budowę Radomskiego Centrum Sportu, kto podpisał umowę z tamtym wykonawcą, kto sobie robił zdjęcia, konferencje, uczestniczył w konferencjach z tamtym wykonawcą i kto, drodzy Państwo, zapraszał na galę boksu, podczas kiedy jeszcze trwała budowa. To nie radni Prawa i Sprawiedliwości ani politycy Prawa i Sprawiedliwości, tylko pan prezydent Radosław Witkowski. Powiedziałam, czy się zgadzam ze żłobkiem, tam jeszcze padały kwestie kamienicy dyskurów. gdzie sprawa Ale i Wojska oczywiście, To ja po kolei, panie redaktorze. Kamienica dyskurów, sprawa w sądzie z wykonawcą, krzywy dach. Ale ja Wojska Polskiego przypomnę po zaledwie kilku, kilkunastu dniach naprawa na wierzchni przy rądzie Kozienickim. Plac Jagielloński. Plac Jagielloński, no można powiedzieć ba bardzo mało zieleni. Mówimy o tym, że jest to wyspa, wyspa ciepła, ale dla mnie... Takim, taką wizytówką jednak, bo ja myślałam o tym, jaka będzie wizytówka tej kadencji pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Bezapelacyjnie, drodzy państwo, to będzie parking, dwupoziomowy parking przy ulicy Keles-Krauza, który kosztował mieszkańców naszego miasta ponad 600 milionów złotych i który do tej pory stoi nieczynny. Dlaczego mówię o tym parkingu? Bo jedną z obietnic pana prezydenta Witkowskiego. 600 milionów złotych? 600 tysięcy, przepraszam, no przepraszam. 600 tysięcy złotych. Bardzo drogi parking. Przepraszam byłby. za przejęzyczenie, panie. Panie redaktorze, jedną z obietnic pana prezydenta była właśnie budowa parkingów dwupoziomowych na różnych dzielnicach naszego miasta. No Ten parking, drodzy państwo, moim zdaniem, będzie na pewno taką niechlubną wizytówką. Jest on, jest on w w zasadzie w centrum naszego miasta. Do tej pory sytuacja z tym parkingiem jest nierozwiązana. Mówiła Pani o inwestycjach, a, a jak Pani ocenia ogólne funkcjonowanie urzędu, spółek miejskich? Czy tutaj też ma Pani jakieś zastrzeżenia, czy jednak mimo wszystko to działa? Mam zastrzeżenia. W sposób dobry? Panie redaktorze, no chociażby do spółki Mosir, o, o czym wielokrotnie, e, wielokrotnie mówiłam, w spółce administrator, no też przypomnę sytuację, gdzie zgłosili się do nas mieszkańcy osiedla, osiedla Magnolia. Tych zastrzeżeń jest dużo, ale też nie chcę, drodzy Państwo, o tych wszystkich zastrzeżeniach mówić. No przed nami kampania wyborcza, więc pewnie Wtedy w tej biało. kampanii również będziemy chcieli na ten temat rozmawiać. Nie chcemy dzisiaj e, o wszystkim mówić, ale tak jak wspomniałam, tych zastrzeżeń naprawdę e, jest sporo. To co e, podkreślają również moi koledzy z Rady Miejskiej, z Klubu Sprawa i Sprawiedliwości, jest to kolesiostwo, nepotyzm w spółkach i w Urzędzie Miejskim. I mam nadzieję, że, że przyszły prezydent tego miasta e, no, poprawi jakoś również funkcjonowania e, jednostek organizacyjnych e, w mieście. Wczoraj na studiu, tutaj na Pani miejscu siedział prezydent Radosław Witkowski, pytałem go również o inwestycje niezrealizowane, w zasadzie o obietnice niezrealizowane z 2018 roku, bo o tym prezydent na poniedziałkowej konwencji nie mówił, no i jest to w sumie dość zrozumiałe, więc z tej okazji skorzystałem i o to go zapytałem. No i usłyszałem, że nie udało się zrobić pięciu ym, wielopoziomowych parkingów, że nie udało się wprowadzić darmowej komunikacji do 18 roku życia, wybudować adomskiego centrum kultury, przebudować amfiteatru czy centrum sportu młodzieżowego, ponieważ... Źli radni Prawa i Sprawiedliwości, a także konflikt polskiego rządu i polityka rządu, czy to w kwestiach finansowych, czy w kwestiach w stosunku z Unią Europejską, spowodowało, że po prostu nie było pieniędzy na to. Co pani o tym sądzi? Czy rzeczywiście no, ma pani to... poczucie, że nie pomogliście, czy nie pomogła pani jako radna Prawa i Sprawiedliwości Panie... w realizacji pomysłu? Panie redaktorze, ja tutaj w ogóle na tą odpowiedź odpowiem w dwóch kwestiach. Po pierwsze, tak, radni nie pomogli, ale z, y, y, nie pomogli dlatego, drodzy państwo, że nie chcieliśmy podnieść podatku od y, nieruchomości, nie chcieliśmy podnieść podatków dotyczących, mo czy może opłat dotyczących y, y, śmieci. Dlatego nie pomogliśmy, bo nie chcieliśmy podnieść kosztem mieszkańców pewnych opłat czy pewnych podatków. To jest argumentacja pana prezydenta. Gratuluję, panie prezydencie. Trzeba pozyskiwać środki. Dlaczego w drugiej kwestii? Była możliwość pozyskiwania środków z Urzędu Marszałkowskiego, z Województwa Mazowieckiego. Bardzo mało tych środków niestety do Radomia trafiło. Ja w tej chwili uważam, że przed prezydentem Radosławem Witkowskim bardzo trudne zadanie. Jest nowy rząd, jest rząd, premier jest z jego ugrupowania, z koalicji obywatelskiej, ale trudne zadanie, bo pan prezydent. Jakoś chyba nie lubi rozmawiać o środkach. Gdyby drodzy Państwo, nie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy przywozili pieniądze. Do Radomia. Bo tak to trzeba, drodzy państwo, nazwać. To nie pan prezydent zabiegał o te środki. Pan prezydent jedynie ograniczał się do składania wniosków na dane inwestycje, ale to parlamentarzyści Prawa no i Sprawiedliwości może teraz to pani radna przywozili wystarczy. te środki. Obawiam się, że nie wystarczy, bo takich potrzeb jest bardzo dużo. My mieliśmy silną grupę, do tej pory mamy silną grupę parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy potrafili o te środki zawalczyć. Potrafili zawalczyć nawet wtedy, kiedy prezydentem Radomia. Radomia jest osoba z Koalicji Obywatelskiej. Uważa, Co to pokazuje, a, drodzy Państwo, pokazuje to jedno. A uważa jedno. pani na przykład, że poseł Konrad Fyszczak czy pani poseł Kluzik-Rostkowska nie będą walczyć o pieniądze dla Radomia? To się okaże, czy będą walczyć. Uważam, że pani Kluzik-Rostkowska nie jest w ogóle związana z naszym miastem. Wystartowała e, z jedynki, ale w poprzedniej kadencji również startowała z naszego miasta. Nic dobrego dla Radomia nie zrobiła poza e, e, no, Takimi nieprzychylnymi uwagami dotyczącymi fabryki broni i, i karabinku Grot. Natomiast pan poseł Kontrakt Frisch tak dużo mówi, mało robi. To jest, to jest moje zdanie. Dlaczego, dlaczego jeszcze, drodzy państwo, o tym mówię? Dlatego, że my nie patrzymy na szyldy partyjne. Dla nas najważniejsza jest praca na rzecz naszego miasta, i to, żeby te środki, żeby życie mieszkańców, żeby te środki wpływały do radomia, i żeby życie mieszkańców się polepszało. Pan prezydent niestety jednak na ten szczyt partyjny bardzo często patrzy, w zasadzie cały czas patrzy, i to pokazuje chociażby to, że, że nigdy nie chciał nawiązać współpracy z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Pytanie do Pani w, w też również w kontekście wyborów samorządowych, no bo wczoraj prezydent Radoswi. Kowski stwierdził również, że w tej kampanii e, samorządowej trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby w kolejnej kadencji nie znaleźli, nie znaleźli się w Radzie. Jak to ładnie nazwał, czy ładnie, czy nieładnie, ale określił to mianem pisowskich izusów, żeby takich osób, które wykonują polecenia na przykład posła Marka Suskiego, w Radzie nie było, bo to osoby, które szkodzą miastu. Czy pani czy czuje, czy czuje pani, że jest pani do tego grona zaliczona? Pewnie czuję. No, na pewno pan prezydent myślał również o mnie. Nie jestem żadnym izusem, drodzy państwa. Mam swoje zdanie wielokrotnie, zresztą to pokazywałam również przy głosowaniach na Radzie Miejskiej. Ja mam swoje zdanie. No, słuchałam oczywiście tego wywiadu pana prezydenta Witkowskiego. Mówi pan prezydent o tym, żeby skończyć z niedasizmem. Drodzy państwo, a ja bym chciała skończyć z narcyzmem, bo mam wrażenie, że pan prezydent Radosław Witkowski to taki narcyz trochę zapatrzony w siebie, nie przyjmujący w ogóle krytyki. Jeżeli coś jest nie po jego myśli albo radni Prawa i Sprawiedliwości na pewne rzeczy zwracają mu uwagę, to jedyne, co pan prezydent potrafi, to obrażać radnych, próbować ich w jak w pewnym stopniu poniżać. No i drodzy państwo. Na to oczywiście nie będzie naszej zgody. Co do wyborów samorządowych, panie redaktorze, wczoraj mój kolega, radny przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zadeklarował, jak gdyby gotowość startu w wyborach na prezydenta miasta Radomia. Ja dzisiaj, drodzy państwo, również taką gotowość zgłaszam. Jeżeli będzie wola z mojego środowiska, stanę do walki o fotel prezydenta miasta Radomia. Czyli Łukasz Podewski i Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz to na razie kandydaci, tak? Myślę, że takich kandydatów, drodzy państwo, mamy więcej. My po prostu chcemy, Zmienić Radom. Chcemy, żeby w Radomiu, żeby radom się rozwijał, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. No to skoro, skoro przed chwileczką Pani to zgłosiła, gotowość, to ja zapytam, no to w takim razie jak Pani zdaniem powinno wyglądać miasto. Panie redaktorze, o tym, jak powinno wyglądać miasto, ja nie będę dzisiaj jeszcze mówić. Na to przyjdzie czas. Ja dzisiaj zgłaszam gotowość, co nie znaczy, drodzy Państwo, że będę tym kandydatem. Natomiast jeżeli będzie taka wola mojego środowiska, oczywiście. Przystąpię do. Myślę, do że te deklaracje nie są bezpodstawne, ale dobrze, zobaczymy, jak to będzie toczyło się w, w kolejnych tygodniach i miesiącach. Pani Przewodnicząca, temat konkursu na stanowisko dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Tak naprawdę ten konkurs został rozstrzygnięty. W sierpniu słyszeliśmy, na początku sierpnia, w zasadzie słyszeliśmy o tym, że nie zostały pewne formalności dopełnione, że kandydaci, nie wszyscy kandydaci wiedzieli o terminie stawienia się przed komisją. Było obaczenie pani winą, no i tak naprawdę czekaliśmy około czterech miesięcy na to, żeby ten konkurs unieważnić. Dwa pytania. Pierwsze, czy rzeczywiście po tych kilku miesiącach ma pani poczucie, że zawaliła pani, że tutaj była jakaś pani wina jako przewodniczącej tej komisji? I drugie pytanie, na co pani zdaniem czekał pan prezydent, no nie anonując tego, nie unieważniając tego konkursu przez tak długi okres czasu, skoro wszystko było jasne. Panie redaktorze, ja nigdy nie uciekam od odpowiedzialności. No w pewnym stopniu pewnie, um, oczywiście byłam przewodniczącą komisji, więc jakąś odpowiedzialność za to unieważnienie konkursu jestem w stanie wziąć na swoje barki. Ale drodzy państwo, ja nie byłam sama, o czym mówiłam. Nas było kilku członków, w tym między innymi pani wiceprezydent Marta Michalska-Wilki. To o czym wspominałam już wcześniej, nie było głosu sprzeciwu, żeby ten konkurs rozstrzygać. Ten konkurs rozstrzygnięty był w lipcu. Na co czekał pan prezydent Radosław Witkowski? Tego nie wiem, ale, drodzy państwo, blisko pięć miesięcy pan prezydent podejmował decyzję, o której wiedział już na początku sierpnia, bo on wiedział, że ten konkurs będzie, będzie unieważniony. Pięć miesięcy. Ja przypomnę, drodzy Państwo, wypowiedzi pani radnej, Pani, przepraszam, prezydent Marty Michalskiej Wilk, kiedy mówiła, że to jest moje nieodpowiedzialne zachowanie, że pracownicy pogotowia czekają na nowego na nowego dyrektora. No czekają, drodzy Państwo, czekają i czekali pięć miesięcy, aż pan prezydent podejmie tak błahą i prostą decyzję. Mam nadzieję, że niedługo ten konkurs zostanie ponownie, drodzy Państwo, ogłoszony. Czy będę przewodniczącą komisji, jest bardzo wysoce prawdopodobne, że będę przewodniczącą komisji również w konkursie na dyrektora szpitala? I rozumiem, że już teraz będzie pełne skupienie na tym, żeby wszyscy kandydaci byli poinformowani, żeby już do takich sytuacji nie Myślę, że nie będzie, doszło. będzie pełne skupienie, ale to, co wspominałam wcześniej, ja na dzień, kiedy były zaplanowane rozmowy, miałam informację, że wszyscy kandydaci zostali skutecznie poinformowani skutecznie no doszło do skutecznego doręczenia um, informacji o konkursie. Na koniec pani pani przewodnicząca pytanie o linię tramwajową w Radomiu. Czy pani zdaniem jest sens, żeby taki pomysł realizować w naszym mieście? Wiemy, że są fundusze europejskie dla Polski Wschodniej, niektóre samorządy już się nad tym zastanawiają. Jak to wygląda w przypadku Radomia pani zdaniem? Czy powinniśmy o to zabiegać? Czy powinniśmy iść w tym kierunku, o którym mówił wczoraj prezydent Radosław Witkowski, czyli Nowoczesna Komunikacja Miejska? Panie redaktorze ja pamiętam kilka lat temu, co najmniej kilka lat temu, jak jeszcze wicemarszałkiem był pan, wicemarszałkiem województwa mazowieckiego był pan Leszek Ruszczyk, również o tych tramwajach gdzieś się mówiło. Ja nie mówię, nie, nie, nie mówię nie oczywiście, ale nie mówię też, drodzy państwo, tak no jakoś sobie nie wyobrażam w naszym mieście linii tramwajowej, ale no, wypadałoby zrobić jakieś szczegółowe badania, zapytać specjalistów i rzeczywiście, jeżeli są środki, to rozważyć taką możliwość, ale no jeżdżąc po radomskich ulicach na, na tą chwilę, na dzień dzisiejszy trochę sobie nie wyobrażam w Radomiu linii tramwajowej. Czyli lepiej rozwijać na ten moment komunikację miejską. Myślę, że tak. Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, a także radna Prawa i Sprawiedliwości była dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. No i również zapomniałem dodać, że osoba, która deklaruje chęć i gotowość statu w wyborach prezydenckich skrzydu, prawa i sprawiedliwości. Wszystko się zgadza na razie. Wszystko się na razie zgadza. Dobrze. Dokładnie. Życzę Państwu miłego dnia. Ży również życzymy, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, i na pora kolejną poranną rozmowę zapraszam już jutro do usłyszenia i do zobaczenia.